Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dla tych, którzy mnie może nie znają, ja nazywam się Agnieszka i prowadzę kanał Aga Poleca. Dzisiaj zapraszam na unboxing najnowszego pudełka Justyny Sobczyk Hasha by 4. Oczywiście jak zawsze wypełnione po brzegi, mnóstwo produktów. Tutaj już widać produkty, które nie zmieściły się w pudełku i były w osobnym kartonowym opakowaniu. Będziemy mieć praktycznie ilość produktów taką, jaka jest w kalendarzach adwentowych, ale wszystkie te produkty, albo prawie wszystkie, będą pełnowymiarowe, czyli naprawdę mamy bardzo bogatą zawartość i już zapraszam na otwarcie pudełka wraz ze mną. Tutaj z tych produktów poza pudełkiem mamy żel pod prysznic z pyłem księżycowym z marki Stars from the Stars. Ja go nie wyjmuję z tego foliowego opakowania, bo już widzę, że on troszeczkę w transporcie wyciekł i będę musiała go umyć po prostu, ale mamy pełnowymiarowy żel pod prysznic, czyli super. Z takich tutaj jeszcze produktów, które mamy na zewnątrz, jest też szampon do włosów wysokoporowatych z odświeżającym zapachem z arbuza, też pełnowymiarowy, czyli super, mamy też coś do włosów. Tutaj mamy też płyn do demakijażu z marki polskiej Nutka z wyciągiem z konopi. Super, wspieramy nasze polskie produkty. Tu mamy 400 ml, także z przyjemnością go przetestuję. Zobaczę, jak się ten płyn będzie sprawdzał. Mamy też dezodorant naturalny, mineralny z wyciągiem z malin i kokosa w sprayu, więc wygodniejsza forma niż była poprzednio, bo poprzednio był w poprzednim pudełku Hasha by 3 był dezodorant w słoiczku, taki kremowy i on był trudny w aplikacji, bo nie było do niego szpatułki, też palcem, to jest takie troszeczkę niehigieniczne wydłubywanie go, a tutaj mamy formę sprayu, czyli taką bardzo praktyczną, świetnie. I mamy też mleczko do ciała z wyciągiem z guarany, robusty i cytryny, takie w formie sprayu, czyli idealna forma na lato i oczywiście jest to pełnowymiarowe mleczko, 250 ml z marki Body Boom. I to jest super, bo po prostu mleczko jest lekkie. W lecie już nie oczekujemy gęstych, odżywczych maseł na ogół, tylko właśnie lżejsze emulsje i tak właśnie będzie prawdopodobnie działało tutaj to mleczko. Także super, że ono tu jest. Już przechodzimy teraz do tego, co znajduje się w przepięknym zresztą opakowaniu w tym pudełeczku Pure Beauty. No ono jest po prostu urzekające, takie wiosenne, z ptaszkami, z owadami, z przepięknymi kwiatami. Piękne pastelowe pudełko, także śliczne. Tutaj sobie odłożymy katalog i już otwieram je. Odrywam, nieruchome. Super. Będziemy patrzeć, co ono nam mieści w środku, jakie to są produkty. Sobie odłożę je tutaj. I tak. Na wierzchu mamy od razu czarne mydło eukaliptusowe do mycia i golenia, czyli świetny produkt. Możemy go zarówno użyć do mycia, jak i do golenia, czyli też możemy dać naszym mężczyznom. I jest to mydło czarne, czyli będzie działało oczyszczająco, będzie bardzo dobre dla skóry z zaskórnikami, które będzie miało też działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, także myślę, że też, zwłaszcza, że jest naturalne, ma tylko pół roku datę przydatności do użycia po otworzeniu i mamy tutaj 100 gram tego czarnego mydła z serii Arganowe, czyli też polska marka. Tutaj mamy ciekawy produkt, bo to jest marka Hey Organic, mało znana, taka mała, manufakturowa polska marka i mamy tonik do twarzy z wyciągiem z kaktusa, czyli mamy z opuncję figową. Opuncja figowa, wyciąg z opuncji jest jednym z najdroższych wyciągów, oleje z opuncji figowej są naprawdę najdroższymi olejami, jakie są, a tutaj mamy formę toniku, czyli będzie, myślę, ten tonik też świetnie na tą naszą skórę działał i tak samo mamy pół roku datę przydatności po otwarciu, czyli też jest to produkt, który musimy w miarę szybko zużyć, natomiast myślę, że pojemność 150 ml bez problemu zużyjemy. Jaka jest data ważności? 2025, czyli długa data ważności, pozwala nam też go odłożyć do zapasów, jeżeli aktualnie mamy toniki z krótszymi datami, także spokojnie ten tonik będzie mógł na nas poczekać. Kolejnym produktem i również takim tonizującym jest naturalna mgiełka
trzy w jednym, Soraya Plante. Ona zawiera konopię, aloes i zieloną herbatę, czyli też będzie super na wiosnę, lato. Tutaj już 12 miesięcy po otwarciu można ją używać. Patrzę, czy jest data ważności. Tak, tu jest troszeczkę krótsza data ważności, bo do września 2023, ale to jest tak mała, wygodna, podręczna buteleczka, którą też można zabrać na wakacje czy w podróż. I ona będzie się super sprawdzać, bo naprawdę jest niewielka. Dobrze, teraz zobaczymy, co jest dalej. Tu mamy krem do rąk Soap Friends i on jest o zapachu zielonej herbaty, czyli też będzie taki orzeźwiający, odświeżający. I mamy 80 ml, czyli też pełnowymiarowy. Do września 2023 data ważności, ale myślę, że jeżeli chodzi o kremy do rąk, nawet jeżeli użyjemy go sobie w październiku czy listopadzie, to też myślę, że dramatu nie będzie i ten krem na pewno spokojnie da się w rozsądnym czasie zużyć. O, tu mamy coś bardzo ładnego, jakie piękne wzory, takie orientalne po bokach pudełeczka, a są to ampułki do włosów z marki Anwen, proteinowe. I to jest taka kuracja do włosów. Włosy przyklapnięte, mało sprężyste, czyli wiadomo, takie po czapkach po zimie, pozbawione wigoru i objętości. Kuracja bazuje na czterech rodzajach protein, cysteina, aminokwasy z pszenicy, hydrolizowane proteiny z ziarna owsa oraz kationowe, hydrolizowane białka keratynowe, czyli mamy bogate odżywienie włosa jeszcze w takim przepięknym opakowaniu kapsułek. Tutaj mamy na wierzchu też krem koloryzujący BB z filtrem 50. Bardzo dobrze, bo filtry, jeżeli ktoś nie stosuje cały rok, a powinno się, to przynajmniej wiosną, latem i jesienią to już koniecznie trzeba je stosować. I tutaj mamy właśnie krem BB. W jakim on jest kolorze? Zaraz zobaczymy, czy jest napisane. Jakim jest jedynka natural, czyli zakładam, że będzie taki powinien się sprawdzać na większości rodzajów skór, zwłaszcza tych trochę jaśniejszych, może też takich neutralnych, bo mocno przyciemnionych pewnie będzie za jasny. I 2026 rok, aż data ważności, czyli naprawdę długa. Ewentualnie, jeżeli kolor się nie sprawdzi, zawsze można go komuś podarować, bo myślę, że to też będzie bardzo fajny prezent w razie co. Tutaj mamy kolejny produkt i to jest Dr. Skin Clinic i tu mamy booster odmładzanie, czyli takie serum z retinoidami. Mamy ich aż 1% tych retinoidów i mamy tutaj taki kompleks retinoidów. Ester kwasu retinowego, retinol i palmitynian retinylu, czyli taką kompozycję, która ma nam rozjaśniać przebarwienia, ma nam wyraźnie odmładzać i wygładzać naszą skórę. Oczywiście przy stosowaniu retinoidów musimy pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, która jest bardzo istotna i retinoidy stosujemy niecodziennie i stosujemy je na noc, tak, żeby tutaj też można było rano spokojnie nałożyć filtr z wysoką ochroną i żebyśmy uniknęli przebarwień. Kolejny produkt to jest produkt, o którym dziewczyny z Pure Beauty mówiły, że będzie albo nie będzie, jak się uda, bo to jest nowy produkt, który prosto przyszedł, jak to się mówi, z linii produkcyjnej do pudełeczka. I to jest produkt z jabłko i to jest intensywnie nawilżająca kuracja do twarzy, czyli pielęgnacyjna moc jabłek, czyli to będzie taka intensywna kuracja, czyli coś w rodzaju serum. Zawiera olejek z pestek wiśni, z pestek jabłek i ekstrakt z jabłka oraz witaminy A i E, czyli super. I mamy datę ważności aż do 2026 roku, no bo to jest produkt nowy. Tu jest też takie wytłoczone jakby malutkie jabłuszko. Super, będzie fantastyczny produkt do testu. I teraz mamy następny produkt, znów mamy krem z marki Rosadia. Jest to rozświetlający krem na dzień. Datę ważności też ma naprawdę przyzwoitą. Zawiera olej z pestek dzikiej róży i olej z róży damasceńskiej, czyli zapewne będzie miał delikatnie różany zapach. Jest to oczywiście produkt naturalny i pełnowymiarowy. Kolejnym produktem, o, jest bardzo ciężkiego, mi się złapało. I to jest krem z marki Mia. Właściwie to jest taki nawet nie krem, a żel boost z peptydami, czyli taki booster nafaszerowany peptydami, który będzie w formie żelu. To jest bardzo dobry produkt na okres letni, kiedy skóra nam się zaczyna troszeczkę świecić, przytłuszczać i nie chcemy nakładać niczego ciężkiego na twarz, wtedy możemy wybrać sobie taki żel i myślę, że to będzie doskonałe rozwiązanie wtedy, kiedy ta temperatura sięga około 30 stopni i po prostu cali płyniemy, więc będzie można też jakiś krem zastosować
ma dobrą datę ważności, bo do 2024 roku, do kwietnia. Także tutaj z datami nie ma problemu, że coś jest do zużywania na już. Oj, kolejny produkt. Nie wiem, czy każdy będzie lubił, bo nie każdy lubi kąpiele w wannie, ale na przykład ja bardzo lubię, od czasu do czasu zwłaszcza. No w lecie rzadziej, ale w zimie to naprawdę często, za często nawet bym powiedziała. Mianowicie jest to malinowa sól z marki Jesza. Super, to jest sól musująca i to jest zapewne o zapachu przepięknych malin pachnących, no i oczywiście pełna regeneracja w wannie z taką wspaniałą solą. Także świetnie, bardzo się cieszę. U mnie to na pewno zostanie użyte i to szybko. Kolejnym produktem jest marka Biolaven i tu mamy serum do twarzy, serum olejowe, czyli serum olejowe, no chyba lepiej by było, żeby poczekało sobie na okres jesienny, zobaczymy, czy data mu na to pozwoli. Data mu na to spokojnie pozwoli, także ten produkt może sobie poleżeć w zapasach. On ma jeszcze półtora roku prawie datę ważności do przodu, więc myślę, że olejowe serum będzie bardziej do wykorzystania na jesień, ale też super jest tutaj. Kolejnym produktem jest duży żel do mycia i do makijażu twarzy i oczu z marki Made In i to jest też polska marka. I to jest żel oczyszczający. No takie rzeczy jak żele oczyszczające, toniki, płyny micelarne zużywają się stosunkowo szybko, także myślę, że tutaj też jest to dobre rozwiązanie, że jest taki pełnowymiarowy żel oczyszczający. No i kolejnym dużym produktem mamy kolejny krem. Niektórzy mogą być troszkę niezadowoleni z tej ilości kremów, ale może nie wszyscy. Ten ma długą datę ważności, zawiera peptydy i kolagen i jest to linia profesjonalna z Bielendy, bardzo lubiana seria, w ogóle serie z Bielendy są bardzo dobre, te kosmetyki są świetne i też chętnie polecane, więc myślę, że krem lekki peptydowy z Bielendy z linii profesjonalnej, wybór super, pełnowymiarowy. Kolejnym produktem ciężkim w ekologicznym opakowaniu jest pasta do zębów z marki Himalaya z wyciągiem z węgla, także tutaj myślę, że jeżeli chodzi o takie rzeczy jak właśnie żele pod prysznic, szampony, pasty do zębów, toniki, to się naprawdę szybko zużywa, więc myślę, że tutaj nie ma problemu i że to też jest świetnie, że jest taka pasta. Kolejnym wielkim produktem, naprawdę dużym, jest krem brzoskwiniowy o zapachu brzoskwiń i wyciągu z brzoskwiń z marki Only Bio, bardzo lubiana marka. Bardzo dobre kremy i myślę, że też taki odświeżający brzoskwiniowy krem na wiosnę jak znalazł i właśnie też ogromne jak mija opakowanie. I mamy tutaj jeszcze dwa produkty. Pierwszym z nich jest wygładzający krem pod oczy z marki Yossi. To jest bardzo dobra polska marka i droga. Mamy wartość kremu około 100 zł, także super. Jest to bardzo odżywczy krem z wyciągiem z witaminy C, z różą i z winem. Super, także mamy taki właśnie słoiczek pełnowymiarowego kremu pod oczy. I jeszcze jeden produkt, jakim jest rozświetlający puder z marki Affect. Polska marka, bardzo lubiana tych kosmetyków. Super. Także jeszcze jest do tego akcent makijażowy. Słuchajcie, podsumowując to pudełko, ono jest naprawdę na bogato, bardzo duża ilość produktów, przekrój zarówno produktów do ciała, akcent makijażowy, też do twarzy, mnóstwo kremów, tutaj to, no nie wiem, czy każdy będzie zachwycony z tak dużej ich ilości, ale ja myślę, że ponieważ mają dobre daty, to są do zużycia. Świetnie, że są naprawdę też takie dodatkowe produkty. Czyli że to jabłko na przykład też udało się zmieścić, że jest ta sól do kąpieli, ja też na przykład bardzo z tego powodu cieszę, że są te dwa takie małe akcenty, można powiedzieć makijażowe, bo to też możemy powiedzieć, że to jest akcent makijażowy, bo krem jest z kolorem i puder, no i super marka Yossi, droga marka, świetny krem. Także jeżeli ktoś zdecydował się na to pudełko, powinien być raczej zadowolony. Można się też tą zawartością jak najbardziej podzielić z bliskimi czy ze znajomymi, bo myślę, że każdy będzie zachwycony takim prezentem. Także ja ze swojej strony bardzo polecam dalej Pure Beauty, ich edycje limitowane, a Was zachęcam do oglądania mojego kanału i już do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!